Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Ze mną prezes, członek zarządu Prime'u. Tak jest, witam, cześć. Cześć, hej. Dobrze, pierwsze pytanie zapytam, żeby wyjaśnić już te kwestie chyba raz na zawsze. Czy Paweł Jóźwiak jest prezesem, jest w zarządzie Prime'u? No bo tutaj cały czas się to przewija, zawodnicy do niego mówią na per prezes. Boxdel też go określa jako prezesa Prime'u. Jak to wygląda? No, prezesem Prime'u jestem ja, natomiast ludzie i zawodnicy też go określają, no bo jest znany z tego, że jest prezesem Fenu. Także no to nawet na Fame teraz jest chyba na czołówkach podpisywany prezes, ale Fen czy sam prezes. No jak chyba prezes. Także no tak się utarło, że Paweł no, wiele lat działa w polskim MMA. Jako prezes Fen to dużo wniósł, więc mi się wydaje, że z takiego przyzwyczajenia ludzie mówią do niego prezes. Ja, jak mnie trochę znasz i dziennikarze, nigdy nie chcę, żeby ktokolwiek do mnie mówił prezes, tylko Tomek po imieniu, bo ja jakoś tak nie lubię tej funkcji strasznie oficjalnej. Ale no co powiem, Paweł jest prezesem Fenu, natomiast w Prime'ie jest takim naszym przyjacielem, bo znamy się wszyscy z Fenu, gdzie ja znowu dla nich pracuję. Pomaga, no jego wiedza jest bardzo duża, pomaga i pomagał. Teraz trochę mniej, no został Freakfighterem. Skupia się mocno na walkach, więc jego pomoc na pewno teraz będzie mniejsza. Może też po to, żeby te plotki trochę zeszły w dół, że jest prezesem czy w Prime. Nie, no Paweł nam pomagał swoją wiedzą w Prime i tyle. I taka jest jego funkcja, taka pomocnicza jakby. Czyli on jakby nie kontraktował zawodników, nie rozmawiał z nimi o stawkach, nie ściągał ich do Prime'u, czy jednak taką rolę też miał? No na pewno też miał pozwolenie od nas, że może rozmawiać z zawodnikami, natomiast absolutnie nie podpisywał czy tam kontraktów, czy stawek. No czy stawki negocjował? Nie wiem, no jak znasz jakiegoś zawodnika, czy nawet menadżera, czy, bo menadżerowie mają zawodników i freakfightowych, i zawodników stricte sportowych, to pomieszane jest, no to Bóg sobie rozmawiać po przyjacielku, słuchaj, to tyle, ale to absolutnie nic nie było, także potem wszystko inne było tam ze mną, czy z Bartkiem, czy z Kamilem, nie? Natomiast no mógł, nie wiem, ale mógł. Dobrze. Czy nie możemy mówić o walce włodarzy dwóch federacji freakfightowych, jeśli chodzi o Boxdela i Pawła? Nie, nie, absolutnie nie. Jednego włodarza z prezesem. No, włodarz kontra prezes. To chyba tak będzie najbliższe prawdy. Dobrze, a ty jak patrzysz na to, że twój kolega, przyjaciel siedzi na konferencji Fame'u i jednak no, dużo wyzwisk leci z jednej, z drugiej strony na Boxdela i na Pawła oczywiście. Jak to oceniasz? A, powiem tak, bałem się o Pawła. Myślałem, że przegra starcie z Michałem, tego się bałem. Na szczęście Paweł naprawdę mocno się pokazał, co też pokazuje to też reakcję widzów, gdzie naprawdę większość jest za Pawłem. Po tej pierwszej konferencji super Paweł wyszedł naprawdę. Nie można powiedzieć, że jestem dumny, bo nawet jest starszy ode mnie, czy coś, ale no super wygrał. Moim zdaniem wygrał tą walkę. Boxdel natomiast poszedł w złą stronę, odpalił się zupełnie negatywnie. Sam mówi o Prime czy o Kasjuszu, że patologia i tak dalej, tam w wywiadach czy gdzieś tam, że ten, a pokazał się naprawdę z najgorszej strony, co też się po nim nie spodziewałem. Znaczy spodziewałem się, że się odpali, ale nie aż tak nisko i w złą stronę. No niestety. Zaskoczył cię właśnie Boxdel takim zachowaniem? Absolutnie tak, nie. Dla mnie to jest już zejście bardzo mocno w dół, zbytnio. No kurczę, no wyzwiska na wizji, gdzie naprawdę też nie ma wszystkich pełnoletnich ludzi i takie to niepotrzebnie, plus prywatne wyciąganie jakichś prywatnych tam od żona, skąd się zna czy coś. No kurczę, prywatne sprawy są absolutnie prywatne. Sam mi to mówił przy aferze takiej, co ze zdjęciem, którego ja nie wrzuciłem, bo oczywiście było, że ja wrzuciłem to zdjęcie, a tego zdjęcia ja nie wrzuciłem. To nie, tak, ale a tego to już nie wiem, czy coś, to już nie wiem, ale ja nie wrzuciłem tego zdjęcia, także ja nie jestem winny i nie ja wrzuciłem. I on mówi o prywatności, a sam wyciąga prywatne sprawy. Także znowu tu wychodzi takie lekkie zakłamanie i dwulicowość. Jak znasz Pawła, czy widzisz, jak się przygotowuje do tej walki, myślisz, że ma szansę z Boxdelem? Tak, nie, to będzie z Kasią. Wcześniej robiłem wywiad z Fansportu, pozdrawiam. No to zakładzik o stówkę poszedł, że Paweł w pierwszej rundzie Michała. Także jak chcesz, możemy drugą stówkę klepać. Paweł przez KO w pierwszej rundzie z Michałem. Możemy o 2 stówki, przebijamy. No. Że w pierwszej rundzie, tak? Tak. A ja mówię, że nie w pierwszej, tylko... Ale że wygra? Nie, ja mówię, nie, ty założyliśmy się o to, że Paweł nie wygra w pierwszej rundzie. A, okej, okay. No dobra, dobra. Czyli mocno stawiasz? Tak, tak, nie, no Paweł mocno widzę, ma mega trenerów, widziałem filmy z obozu, był w Zakopanem po Sylwestrze, także ludzie balowali w początku na karnawale, a Paweł zakindalał w Zakopcu tam i z Marcinem Naruszką, z Igorem Kołacinem, Kasjo przyjechał na boks, także no narożnik team ma mega mocny, widzę, że ciężko pracuje, że życzę mu powodzenia jako znajomemu i koledze. Ale Boxdel też mocno trenuje, też zrzucił sporo wagi, widać, że solidnie się przygotowuje, no to chyba nie będzie łatwy orzech do zgryzienia dla Pawła mimo wszystko, no bo jednak też różnica wieku jest znaczna na korzyść Boxdela. No jest znaczna, ale Paweł, kurczę, był sportowcem, tego też się nie zapomina, no gdzieś tam trenował to rugby na jakimś tam wyższym poziomie. Słuchaj, no jeszcze też jest, nie wiem, właśnie nie do końca wiem, dla kogo jest większy plus, że wbiją się w klasę rzymskiej, czyli że mają ograniczone to pole. Dla Pawła, dla starszego będzie mniej do ucieczki, Boxdel jako cięższy... No, też nie, tlenowo też może być. No więc właśnie, także nie można powiedzieć, czy komukolwiek daje przewagę ta klatka, ta powierzchnia. Też nie jestem jakimś mega ekspertem od MMA, tam od freakfightów, czy od samej techniki walki, ale no stawiam na Pawła. Rewanż ma być na Fenie, to jest kwestia tego roku, czy jednak przyszłego? Z tego co ja wiem, gdzieś słyszałem, to tego roku. Super. Dobra, przejdźmy teraz do właściwej części rozmowy, czyli Federacji Prime. Wiele osób, widziałem też na Twitterze, pyta, jak na przykład Gimper, co się dzieje z Prime'em. Ja też takie pytanie zadam. Co się dzieje z Prime'em? Prime ma się dobrze. Realizujemy naszą strategię. W końcówka stycznia uaktywnimy nasze social media, ogłosimy miejsce, ogłosimy pierwsze pojedynki, kończymy kontraktowania. To nie ma co ukrywać. Weźmiemy tych zawodników, którzy są u nas na aktualnym kontrakcie, natomiast kończymy rozmowy pomiędzy zawodnikami, czyli kto z kim i tak dalej. No myślę, że to jest końcówka stycznia, gdzieś chyba przed Fame'em jeszcze, żeby taką zajawkę damy i idziemy. Czyli nowych zawodników się nie spodziewajmy? Jednego lub dwóch. No, myślę, że będzie 9 lub 10 walk. Myślę, że będzie dwóch nowych zawodników. Już tam są jakieś rozmowy, ale raczej na tych, co mamy. Okej, dużym zainteresowaniem, jeśli chodzi o galę Prime'u, Federację Prime, wykazał się w ostatnich dniach Daniel Medical, który opuścił zakład karny. Co możemy powiedzieć o tym zawodniku w perspektywie jego potencjalnej walki właśnie na Prime'ie? Rozmawiałem z bratem, kontaktowałem się, życzyłem im powodzenia. Miło, że, że powiedział, że woli walkę w Prime niż Fame'ie. Fame oczywiście od razu to wykorzystał, powiedział, że oni to Magikala to nie chcą, nie? Żeby nie było, że oni są przegrani. Co do walki Magikala u nas rozmawiamy pomiędzy nami w zarządzie, żadnej decyzji jeszcze nie ma. Oficjalnie nie kontaktowaliśmy się też z Magikalem, jeśli chodzi o jakiekolwiek kontrakty czy rozmowy o podjęciu walki. Ale jest to jeszcze możliwe na tej gali 4 marca, tak? Bo 4 marca ma być? Tak, tak, 4 marca. 50/50, serio. No, są rozmowy, musimy to mocno przemyśleć. Dobra. Czy ktoś odszedł z Prime'u z aktywnym kontraktem, no bo wiele w eterze słyszało się o tym, że no ciężko z pieniędzmi jest u was, jeśli chodzi o wypłaty pośród zawodników. Jak to u was wygląda, jeśli chodzi o te kontrakty? No, z aktywnych zawodników to za porozumieniem stron rozwiązaliśmy kontrakt z Łukaszem, z kamerzystą, także oficjalnie można powiedzieć, że nie jest już naszym zawodnikiem. Jaki powód? Porozumienie stron. Skończyliśmy współpracę, rozstaliśmy się w zgodzie. Nie wykluczam współpracy w przyszłości. Miał ważny kontrakt z nami. Szczerze, naprawdę, chyba dwie. Bo był tak, pierwsza walka była z Krużwilem, drugą miał z Teraz nie, no jeszcze miał, a w budce telefonicznej. Okej, właśnie, tak, z Kubą, no i teraz miał z Bagietą, czyli to miał chyba 4 albo 5, mi się wydaje, że 5 miał, no ewentualnie w czasie to rozciągnięte, natomiast miał aktywny ten kontrakt. Nie wykluczam. Zobaczymy, na dzień dzisiejszy nie. Z pozostałych, no to niektóre się mogły skończyć kontrakty też. Wiesz, przez te 4 gale to się przewinęło tych z 50 przykładowo zawodników gdzieś na kontraktach, też nie każdego. Jakbyś mnie pytał dokładnie, może bym sobie przypomniał, ale tak, żebym ja wymieniał, no to wiesz, no ciężko mi kontrakty. Tak, to z takich, nie wiem, no z pierwszych gal, z dużych postaci, no bo nie ukrywajmy, Łukasz cały czas jest jakimś tam, ma zasięgi, no to tylko Łukasz. Na przykład taka osoba jak Rafał Gawron będzie dalej z wami, to muszę zapytać. Jest Rafał na kontrakcie. Czy na piątkę raczej chyba go nie widzimy? Nie. Z tego co ja widziałem, tak jest, układaliśmy tę kartę, no to na razie raczej nie. Natomiast mamy jeszcze wolne miejsca na karcie, więc zawsze może wskoczyć. Oczywiście nie mogę też o to nie zapytać, bo łączą tę walkę właśnie z waszą federacją, jeśli chodzi o Joannę Godlewską-Murańską i Lalunę. To możesz skomentować. Rozmawiałem poprzednio z kimś właśnie na ten temat. Dla mnie osobiście walka bardzo fajna by mogła być. Natomiast Laluna ma chyba jeszcze jedną walkę w Fame. Tak, rozmawiałem z kimś. Jest w agencji u Artura Gwazia w Artnoxie, więc blisko tu we Wrocławiu. Możemy sobie tu podjechać. Artura znam z Fenu. Super gość. Natomiast no, jeżeli ma aktywny kontrakt w Fame, to chyba nie będziemy starali się. To byśmy byli zainteresowani, myślę. Tak. Dobrze, a Joanna Godlewska-Murańska, czyli żona. To jak? Tu może nie, natomiast może z Moniką Godlewską? Tak. Nie, Laluna z naszą Moniką Godlewską ewentualnie. Przykładowo, no tak sobie myślę, nie? Albo z kimś innym, no możemy ją, nie wiem, z Lalunę jeszcze mamy Wiolę Kotelecką. Na kontrakcie. Ale pani Murańska nie jest jakby w waszym kręgu zainteresowania? Nie. W ogóle nie rozmawialiście? Ja nie rozmawiałem. Okej, dobra. To pomówmy jeszcze o tych wypłatach dla tych zawodników, no bo to też nie będę mówił o konkretnych zawodnikach, też nie musimy o tym rozmawiać, tylko powiedzmy jak to wyglądało, no bo gdzieś tam w szerokim towarzystwie się o tym rozmawiało, że Prime nie płaci, czy nie płaci terminowo, czy nie płaci całych stawek, jak to wygląda? Znaczy, przykładowo, spłacenie w terminie też jest taki kłopot, bo kontrakt mówi wyraźnie, że mamy jakiś tam okres czasu od prawidłowo wystawionej faktury. Jeżeli my dostajemy fakturę, przykładowo tam do mnie przyjdzie na maila, czy tam do kogoś innego, ja wysyłam to do działu księgowości, dział księgowy to konsultuje tam z prawnym, czy wszystko jest zgodnie z kontraktem, te kwoty i tak dalej. No i przykładowo, no nie wiem, po 5-6 dniach, czy po tygodniu wyjdzie, że jest błąd, nie wiem, stawka VAT, coś tam w nazwie, bo musi być oczywiście w tytule. No teraz przy tych elektronicznych, na dzisiejszych czasach rzeczach podatkowych, no to szkoda być na świeczniku, żeby urząd nam cofnął tą fakturę. To po korekcie faktury my znowu mamy ten sam okres czasu, bo w kontrakcie jest wyraźnie napisany, wypłata następuje x dni po prawidłowo wystawionej fakturze. Czyli jeżeli ktoś źle wystawia fakturę, czy tam kombinuje coś i tak dalej, nie jest na białej liście, teraz muszą być białe listy, to ten termin się przedłuża, więc nie z naszej winy czasami jest, długo trwa ta wypłata, natomiast staramy się zawsze, jak to możliwe jest, najszybciej zapłacić. Co do pozostałych, no porozumieliśmy się z zawodnikami. Na dzień dzisiejszy chyba jedna lub dwie osoby jeszcze tam mamy jakieś rozmowy, a tak to wszyscy są zapłaceni. No taka prawda. Dobrze, szczerze teraz powiedzmy jeszcze o tej gali. No ostatnia nie sprzedała się chyba tak, jak tego byście sobie życzyli. Jest źle, jeśli chodzi o sytuację finansową w Prime, czy macie to wszystko pod kontrolą i wiedzieliście, że może przyjść ten słabszy moment? No sprzedała się nie tak, jak zakładaliśmy. Czy nieźle w Prime, to też to powiem, mamy środki, natomiast no jak to nie mogę też ujawniać finansów spółki, no bo oczywiście mamy środki na dalsze funkcjonowanie, nie jest jakoś tam strasznie źle. Spodziewaliśmy się więcej, że będzie tego pay-per-view, gwiezdzie. Tak, no każdy ma spadek, czy to Fame, czy to High League, czy to Wotore, no, wszystkie te federacje. Nawet nie tylko stricte sportu walki. Kibiców też jest mniej na wydarzeniach sportowych, czy to kryzys, czy to coś, no nie mam pojęcia. Tak, tak. Natomiast no, robimy piątkę, troszeczkę zmieniliśmy nasz model biznesowy, troszeczkę inaczej zrobimy tą piątkę. Widz tego nie odczuje, natomiast u nas wewnątrz struktury są zmiany. Dobrze, pomówmy jeszcze o waszym konferencjerze, chyba już byłym, bo tak powiedział w wywiadzie Michał Waleszczyński-Lis, powiedział w jednym z wywiadów, że on pracuje tylko z poważnymi ludźmi, jeśli chodzi, tutaj pił chyba do Federacji Prime, jak to skomentujesz również? Michał, no co jak skomentuję, no super człowiek, bardzo fajny konferencjer, natomiast jak on mówi, że chce pracować z poważnymi ludźmi, to ja też powiem, Michał chce pracować z poważnymi i skup się na karierze aktorskiej, tak to chyba będzie, lubię Michała, ale no też nie będę mówił źle na niego, ale lepiej będzie, jak się skupi na karierze aktorskiej. Dobra, czyli współpraca jest zakończona? Tak, współpraca jest zakończona, ja SMS-owałem z Michałem, podziękowałem mu. Michał myślę, że potwierdzi to, że między nami nie ma złej krwi. Dobrze, pomówmy jeszcze o miejscu następnej gali. Czy to będzie hala, która jeszcze nie była, na której jeszcze nie była organizowana Gala Prime, czy powracacie? Gala Prime nie była, były inne wydarzenia sportowe na tej hali. Hala pojemności około 7000 widzów. Powiem tak, ze sprzedaży biletów jesteśmy bardzo zadowoleni, bo Szczecin wyprzedaliśmy cały. Zostały tam naprawdę pojedyncze, tak jak nie wiem, gdzieś w Łodzi jedynka była tam troszeczkę rzeczywiście pusta, natomiast pokazuje to, że Prime jest w stanie wyprzedać halę pomiędzy 5 a 7 tysięcy. Nie było... też chyba było. Tak, tak, był wyprzedany, Gdynia była wyprzedana. Mówię, i dużą halę jedyną jaką wzięliśmy, no to na jedynkę wzięliśmy Łódź, to nie wyprzedaliśmy, zrozumieliśmy, że na razie nasze miejsce jest w 5-7 tysięcznych halach, tam wyprzedajemy. Ostatnim Fame pokazał chyba w Gliwicach, był 16, tak, czy pokazał puste trybuny w górnych rzędach. Ja obstawiam z tego, co nie byłem na gali, ale rozmawiałem z ludźmi, no to te, znam też tą halę oczywiście, no to same te puste miejsca, to jest prawie 4000 pustych miejsc tam było. Dobrze. Jesteśmy we Wrocławiu, bo wiedziałeś, gala około 7000, oczywiście przychodzi na myśl hala stulecia. Czy tutaj zorganizujecie kiedyś galę? Hala stulecia jest mocno specyficzną halą i trybuny są, nie wiem, byłeś wielokrotnie, ja nie widzę tam potencjału, jest raz, że też jest zła do nagłusienia, zła jest do scenografii, jest wysoka, mega echo, tam jest dla kibiców, dla koszkówki, jak tam Śląsk zawsze gra, bo kiedyś też na Mieszczańskiej i tak dalej, to jest fajnie, bo rzeczywiście te 5000 ludzi potrafi stworzyć ten, ale też te 5000 ludzi ginie w tej hali, widać puste, to jest stara hala, także ja nie widzę tam potencjału, chyba żeby zabudować jedną, tam gdzie balkon zabudować, ale wydać. Jest to historyczna... No historyczna, no ale kurczę, no co mi z tego historii, jak nie przyniosę, ja jako prezes organizuję tam galę i nie przyniosę pieniędzy do spółki. Orbita 3500 ludzi. Mała. Na Fen idea. Traci Wrocław na tym. Traci, ale czy Wrocław, no myślę, że ludzie by w Wrocławiu przyszli też na ten, ale w pobliżu jest kilka hali, jest chyba w Lubinie, jest większa hala też. No tak, tak, tak. Natomiast dla mnie fajnym miejscem był jakiś Śląsk, taki gdzieś tam Cave teraz robi taki Będzin czy coś, też tam mają 5000 w Nowym Sączu, czy gdzieś tam jest nowa hala na 6000, ktoś mi proponował tam zrobienie, to tak trzeba szukać, 6-7 tysięcy, bardzo fajna hala, kibice robią hałas, fajnie to wygląda, finansowo też są lepsze warunki przy hali na 6000 przy wynajmie niż przy Ergo na 16, na 15 tam, nie? Powiedzmy jeszcze, bo powiedziałeś, że macie pieniądze na organizowanie gal. Ile w tym roku gal zorganizujecie? Myślę, że optymalną ilością jest 3, maksymalną 4. Ale to jest, trzeba się mocno zastanowić. Ja uważam, że niepotrzebnie zrobiliśmy 3 i 4. Mogliśmy 3, 4 połączyć w jedną fajniejszą galę i zrobić w pierwszym roku 3 gale. Moim zdaniem byłoby to fajniejsze. Czyli w tym roku na pewno 3, może 4. Tak, 3 na pewno, 4 może. Już wiecie, że czymś zaskoczycie, czy jednak chcecie bardziej budżetowo podejść do tematu? Ale budżetowo w sensie... zawodników. Piątka to pokaże. Czy nowe przemodelowanie idzie w dobrą stronę, czy w złom. Jeżeli piątka pójdzie nie wiem, nie obstawiam, że pójdzie źle, bo ja widzę większy potencjał teraz w piątce niż w tych poprzednich, potencjał w sensie finansowym na plusie niż w poprzednich. Jestem skłonny powiedzieć, żebyśmy szli w tym kierunku tak jak piątka. Bardzo dziękuję. Serdecznie za rozmowę. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam Diego, pozdrawiam Manka i dla wszystkich z GKS-u Grabownica pozdrowienia. Dzięki wielkie. Najlepsze antyfakty w internecie.